Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach zaprasza wszystkich do śledzenia profilu placówki na Facebooku. Znaleźć tam można wiele ciekawostek i postów dotyczących działalności jednostki. Ciekawostki architektoniczne. Pod taką nazwą ukazują się posty na profilu facebookowym Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, które mają zachęcić internautów do śledzenia placówki w sieci. Aktualnie robi to kilkaset osób. Obecnie strona jest polubiona przez ponad 600 osób, więc mam nadzieję, że do tych osób posty nasze docierają. A takie było założenie też właśnie tych postów, żeby zainteresować stroną Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach więcej osób i stroną, i samym obiektem, bo obiekt jest rzeczywiście i piękny, nie tylko historyczny. Przypomnę, że od 13 września 2016 roku jest wpisany do rejestru zabytków Podkarpacia, nie bez powodu. Powstał w 1905 do 1907 roku. No i prezentuje się okazale po remoncie również, jak wiele osób odwiedzających nas zauważa, jest nie do poznania. To też pomyślałam sobie właśnie przekornie, że dobrze by było, żeby go poznać. I tak krok po kroku, element po elemencie, może nie tak drobiazgowo i szczegółowo jeszcze, ale na pewno w kolejności alfabetycznej odkrywamy na naszej stronie, na Facebooku, takie ciekawe elementy architektury. Posty, które publikowane są na profilu instytucji, to taki bodziec do tego, aby zacząć poznawać historię i architekturę. Być może dzięki nim ktoś będzie chciał pogłębiać swoją wiedzę w tych tematach, może odkryje w sobie jakąś ciekawość, a nawet pasję, mówi animator kultury w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach Elżbieta Orzech. Myślę, że dla każdego, kto się czuje troszkę humanistą, ja tak się czuję i zaciekawił mnie samą ten temat, a jak to się mówi, im głębiej w las, tym więcej drzew, więc jak zaczęłam poznawać różne pojęcia, nazwy architektoniczne, no to rzeczywiście okazało się, że na budynek naszego centrum, no obfituje w niej. Każdy, myślę, kto troszeczkę chciałby poznać historię architektury, architektury jako sztukę, czy nawet rzemiosło, to może właśnie troszeczkę poszukać tych pojęć, poszukać ich też na naszym budynku. Taką wybraliśmy metodę, że szukamy tych elementów w kolejności alfabetycznej. Składa się tak, że nie wszystkie literki zostały zilustrowane tutaj w tym naszym cyklu architektoniczne ciekawostki PCEK, ale to taka prośba też do obserwatorów, do miłośników lokalnej historii i lokalnej architektury, że może oni wypatrzą coś takiego, co jest elementem na literę I, na literę J albo inną. Z kolei na przykład są takie litery, gdzie tych elementów na budynku, na te litery zaczynających się jest dużo i trzeba wtedy po prostu wybrać, który jest najciekawszy. Tak jak na przykład prezentowany tutaj kroksztyn. Ciekawostki architektoniczne pojawiają się na profilu instytucji cyklicznie. To się pokazuje co tydzień na naszej stronie. Są to zazwyczaj czwartki, tego się staramy trzymać, także co czwartek nowy post, który no, przedstawia nowe jakby pojęcie, nowy termin, jakiś element architektury i zilustrowany zdjęciem PCEK-u. Albo cały obiekt, albo tylko jego część, która właśnie wskazuje na jakiś detal. Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej zachęca nie tylko do śledzenia profilu, ale i jego wspólnego tworzenia. Ja myślę, że na pewno wśród mieszkańców naszego powiatu i nie tylko są osoby, które na architekturze znają się bardzo dobrze, bo albo są zawodowo z tym związani, albo dzięki pasji. I tu oczywiście moja prośba, że gdyby się znalazły jakieś braki, tak jak na przykład literka I, literka J, to o taką podpowiedź, kontakt z nami, do czego zachęcam i zapraszam, żeby po prostu skontaktować się czy właśnie przez stronę na Facebooku, czy przez maila, czy też telefonicznie i podpowiedzieć, co ciekawego jeszcze jest na naszym obiekcie, o czym nie było mowy w naszych kolejnych postach. Placówkę można znaleźć na Facebooku pod nazwą Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. Zachęcamy do polubienia strony i przeglądania postów.